mnie to kompletnie nie przekonuje, ale może się mylę, zobaczymy. Jest nowe otwarcie, zobaczymy jak to idzie. Ja się obawiam, że ta liczba meczów może przerastać możliwości niektórych klubów, które mają bardzo niskie kadry. Będą kontuzje, będą kartki. Inni twierdzą, że dzięki temu więcej młodzieży będzie, no ale dobrze, skoro coraz więcej młodzieży, która może jeszcze nie jest gotowa, to poziom raczej się nie podwyższy, tylko może być niższy, ale może być słabszy, ale miejmy nadzieję, że się będę mylił. Co do finansów, ja myślę, że to jest przede wszystkim projekt biznesowy dla najbogatszych klubów. Bo takie kluby jak Legia czy Lech, to nie w ich interesie, mają stadiony, które mogą wytargnąć. Mają szansę, no i przede wszystkim mają spore pieniądze z dnia meczowego, prawda? Czyli to jest coś, czego inne kluby niekoniecznie będą miały, bo wyobrażam sobie, że kiedy już będzie to druga faza i będzie poziom tej grupy, to nie wiem, czy zespoły, które tam będą grały, a będą zawiedzione tam, czy tam są, będą wprowadzone na trybunach dużo kibiców. Oczywiście taki upór dla tych klubów, które będą trochę więcej pieniędzy, tytułu praw telewizyjnych. Takie na przykład uważam, żeby też na szkolenie młodzieży, a niekoniecznie to, żeby wyrównać straty przy organizowaniu meczów, które może na siebie nie zarobią, bo przecież nie zarobią kibiców. To jest taka wizja, może pesymistyczna, ale tak też się może wydarzyć. Ja uważam, to jest przede wszystkim projekt biznesowy, a nie, który może być pociągiem. Myślę, że to jest to, co 18 w sporcie byłoby 4 kolejki, więc wydaje mi się, że to byłoby. W przyszłym sezonie wrócimy do tego, co było, no ale na podsumowanie będzie jeszcze czas, właśnie pod koniec sezonu. Tymczasem rozpoczęliśmy nowy i jaki jest ten sezon? Jak się rozpoczął? Fajerwerki czy raczej dołujemy? No nie, ta pierwsza kolejka, to mówię też jako optymista i miłość do siebie, i raczej nie jest dobra. Kogoś